Szybki reportaż, bo już jest późna godzina. Jest 11:20 czasu lokalnego. Nie wziąłem uchwytu, żeby go połączyć tutaj ze statywem, także zrąsi kamerka musi być. Poranne problemy techniczno-logistyczne spowodowały to, że przyjechałem na miejsce miałem opóźnienie 1,5 godziny, co tu mówić. Rozłożyłem się z anteną, postanowiłem postawić inverted L. Niestety SWR był zbyt wysoki, więc też straciłem czas, żeby zrobić normalnego rybakowa, który się spisał dobrze, czyli tak jak zawsze, dobrze się spisał. Jednak to nie czas i miejsce na testowanie jakichś anten, bo to trzeba na spokojnie. Natomiast SWR meter, analizator pokazał, że po prostu jest do dupy, no. A na rybakowie, czyli standardowo 1,16, to zależy na jakim paśmie. Taki zestaw, czyli standardowo FT891, skrzynka antenowa ATU100, automatyczna, coś do picia. Zestaw tutaj, termos, tak widać, termos, już jest zimny, ale w środku herbata jeszcze jest gorąca. Podkładka, żeby wygodnie się trzymało. Awaryjny tutaj notes, długopis, ale oczywiście logowałem w aplikacji w telefonie, bo potem wygodniej to wszystko przenieść. I tutaj mamy jeszcze akumulator 15 Ah, kablami połączony, taki nawet adapter fajny sobie zrobiłem, żeby móc w terenie szybko i bezawaryjnie, i tutaj żeby nie stykały się te konektory, bo jeden zestaw spaliłem, ale stwierdziłem, dobra, to robię na XT60, polutowałem i cyk, cyk, szybko, fajnie i sprawnie. Oczywiście tutaj watomierz, żeby widzieć mniej więcej stan tutaj naładowania akumulatora, 11,63 V w stanie spoczynku, a nawet tutaj mi w piątek przyszła taka fajna torba SP9 Rob na swoim YouTubie, chyba rok czy dwa lata temu taką pokazywał. Zrobię osobno taką może mini reckę, taki może nie unboxing, ale pokażę mniej więcej jak to wygląda. Jak na razie fajnie się spisuje, bo wszystko tam wrzuciłem. Wracając do tematu, dzisiaj pracuję jako HF9 Field, stacja okolicznościowa. W tym miesiącu, czyli w styczniu, to nasza druga aktywacja. Na początku koledzy SN9PJ i SP9RBL aktywowali w Katowicach. Też każdy po, nie wiem, coś koło 10 czy kilkanaście QSO porobili. Warunki nie były chyba najlepsze, były takie ok. 80 im nie pykła, ponieważ zakłócenia w okolicy nie pozwoliły im pracować na 80. Ja to tak naprawdę zacząłem pracować coś w 9:30 chyba, więc ten czas na 80 jeszcze powinien być. No, nie wiem jak dzisiaj warunki, natomiast generalnie wołałem chyba z pół godziny na 80, nikt się nie odezwał, ponoć mnie słyszano, ale ja nikogo kompletnie nie słyszałem, cisza totalna, także nie wiem o co chodzi, SWR w porządku, nawet zmieniłem na tego rybakowa z inverted L, no i nie pykło, no nie chciało. Przeciwwagi na 80 mam, potem rzuciłem przeciwwagi na 7 MHz i tak naprawdę zrobiłem chyba z 13 albo 14 łączności na 7 MHz. I polskie stacje, i zagraniczne, i Niemcy wpadły, Czechy, Finlandia nawet. Także jak na mój pierwszy raz tutaj w tej, znaczy nie pierwszy raz w ogóle w terenie, tak, bo w terenie już nie raz byłem. Natomiast aktywując dzisiaj stację naszą okolicznościową, kilkanaście QSO, to całkiem nieźle. Palce już mi dawno zamarzły, że tak powiem. Chyba będę musiał kupić takie chemiczne ogrzewacze. One tam kosztują po parę złotych, no ale tego się nie używa codziennie, także nie wydam, że tak powiem, majątek na to. Ale faktycznie się przyda. No pomimo grubych skarpet i dobrych, ciepłych butów, no niestety stopy marzną. Palce też trochę, natomiast wyjąłem rękawiczki, żeby w nich pracować, ale w sumie już troszeczkę mi się dłonie ogrzały. Nawet taki rysik mam. Rysik taki gumowy, z gumową końcówką, żeby móc na telefonie pracować w grubych rękawiczkach.
Ja już skończyłem pracę, także zaraz będę się pakował. 11:25 czasu lokalnego. Co dziwne, wcześniej, zanim sobie podpiąłem przeciwwagi na 7 MHz, było tak, że słyszałem stację, nawet raz czy dwa razy był pile-up, że po prostu nie byłem w stanie wyłonić nikogo. Zrobiłem QSO, no bo tam wyłapałem jakąś tam stację, powiedzmy. No i zaprosiłem kolejną stację i cisza. Wołam, wołam i cisza. Także to było chyba przed tym, jak przeciwwagi na 7 MHz zamontowałem, ale to myślę, że to nie powinno mieć znaczenia, bo już wcześniej pracowałem z przeciwwagami na pasmo 80-metrowe i to działało. SWR był cały czas dobry, tutaj nie było, że tak powiem, zastrzeżenia co do tego. Natomiast, nie wiem, albo warunki się szybko zmieniały, nie jestem w stanie powiedzieć. Za dużo czasu dzisiaj rano straciłem na jakieś analizy i sprawdzenia i tak dalej. Także zaraz będę się domontował. Zaraz się będę domontował i. No i co, idę do domciu i wrzucić log do systemu. Także mamy jeszcze, który dzisiaj jest. 21? Chyba 20, albo 22, nie wiem. 23 dzisiaj jest, także mamy jeszcze tydzień, przyszły weekend. Mamy jeszcze przyszły weekend, żeby popracować, tak? Zobaczę, czy oby na pewno, ale chyba tak, bo SP30 Włoś będzie pracowało. Tak, przyszły weekend mamy. W tygodniu ciężko wypaść, bo jest ciemno i po pracy i tak dalej. Także 28, 29 to jest przyszła sobota i przyszła niedziela. Jak wszystko będzie ok, no to też coś popracujemy. No i styczeń zakończymy z jakąś tam ilością łączności i luty będzie kolejna nasza stacja okolicznościowa. Będziemy pracować pod znakiem chyba SN9, a potem dopiero SP9 w marcu będzie. Generalnie mamy cały rok na to, także ci, którzy będą chcieli faktycznie ten dyplom zdobyć, to będą mieli sporo, sporo czasu, żeby z nami te trzy QSO zrobić i dyplom zdobyć. Na zewnątrz się mam co pokazywać. Znacie mojego rybakowa. Jedyne co, to wbiłem się tym świdrem takim ogrodowym. Świder, który służy w sumie do wbicia parasoli chociażby. Ziemia stosunkowo miękka, bym powiedział. Znaczy twarda, ale dobrze, że twarda. Udałoby się bez problemu wbić, wkręcić tak naprawdę. Nie musiałem się bawić tak naprawdę z ociągami do anteny i ze śledziami, z tym wszystkim. Nie ma tam jakoś może dużo roboty, ale wkręcenie tak naprawdę świdra i wrzucenie tam rurki PCV to jest chwila, moment. Nakładam na to nawiniętą już wędkę i podpinam balon, kabel i działam. Także nawet w taką temperaturę jak dzisiaj, coś koło minus 4, minus 5 chyba jest. Podczas montażu anteny i tutaj wszystkiego zdjąłem moją typową kurtkę, taką zimową, w której na co dzień chodzę. Ubrałem polar, na sobie pod spodem jeszcze mam koszulkę termoaktywną, taką z Decathlona za 30 zł, ale jest bardzo fajna, bo jest ciepła, jest milusia od środka i trzyma ciepło. Także fajnie, bo dzisiaj nie ma wiatru. Nie ma dzisiaj wiatru, także jest zimno, ale jak na zewnątrz chodziłem, robiłem tam swoje, to nie zmarzłem, było w porządku i nawet w samochodzie wygodniej siedzieć niż w tej wielkiej takiej kurce zimowej. Także na dzisiaj to tyle w sumie. Ja będę się już tutaj pakował, bo czas mnie goni. Do domu mam niedaleko, ale no z 15-20 minut potrzeba, żeby to wszystko popakować, ten cały sprzęt do plecaka, do torby i ten dzień w sumie pozytywnie myślę, że zakończyć. Źle się zaczął, bardzo się źle zaczął, bo i spóźnienie, i kicha na 80, na 7 MHz też nie było najlepiej, ale coś tam się udało porobić. Gdzieś tam byłem spotowany na klastrze, być może to pomogło, ciężko mi powiedzieć. Zobaczymy, także czytajcie naszego Facebooka, naszego fanpage'a na Facebooku, bo będziemy wrzucać na pewno info, jeżeli faktycznie za tydzień w weekend się wybierzemy. Ja wrzuciłem info chyba raptem 2 dni temu.
wcześniej nie jestem po prostu w stanie aż tak wcześnie zapowiedzieć, bo różne rzeczy się pojawiają w domu i w życiu i w pracy i coś może po prostu wypaść, nie? Także dziękuję wszystkim słuchającym i tym oczywiście, z którym łączność dzisiaj porobiłem. I do następnego razu. Pozdrawiam Was serdecznie. Ahoj.